Cześć, cześć, z tej strony Jerek82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z The Long Dark, moi drodzy. Pogoda kiepska, ale wam pokażę, co zrobiłem, moi drodzy, jak was nie było. Przesiedziałem sobie jeden cały dzień i zrobiłem sobie porządki. To jest mój zestaw na drogę. Siekiera, piła. Nie wiem, czy te łańcuchy, nożyce do drutu będą mi potrzebne, czy nie. Lampa. Tam jest trochę paliwka. W międzyczasie wytworzyłem sobie 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 rac hukowych. Co jeszcze zrobiłem? Tu sobie odłożyłem flary. Tu sobie Tu sobie odłożyłem, moi drodzy, zapasową lampę, zapasowy otwieracz do puszek, za jakieś tam łuski. Nie wiem, może one się tam kiedyś jeszcze przydadzą, może i nie. I rewolwer drugi. Dodatkowo, moi drodzy, ponaprawiałem wszystkie piły. Co tam jeszcze? To, co mogłem, to ponaprawiałem. Piła bardzo była mi przydatna, bo poszedłem sobie do tego ambulatorium i nawet porąbałem, moi drodzy, nawet porąbałem sobie krzesła, metalowe krzesła sobie porąbałem. Po co? Po to, żeby uzyskać, moi drodzy, szmaty, bo z każdego metalowego krzesła jest tam ileś metalu plus dwie tkaniny, więc mam w zapasie 16 tkanin. Tutaj mam jakiś haczyk, mam jakieś zestawy. Oczywiście byłem też w elektrowni, tymi kanałami pozbierałem sobie, zebrałem sobie drugiego bedrola, rozebrałem na szmaty. Co jeszcze? Tutaj żarcia to niewiele, bo naprawiałem w miarę możliwości ciuchy, nie wszystkie, ale to, co tam się dało, to się dało. No i tyle, nie? No i jeszcze trochę tam odłożyłem. O, tu jest puszka. A tu mam puszkę, czy nie mam puszki, bo już teraz nie wiem, czy mam puszkę. Nie mam puszki. No i co się okazało, że dobrze, że tu była jedna zapasowa puszka, bo bym nie miał żadnych puszek, bo wszystkie puszki poszły na przerobienie na race hukowe. No ale dobra, mniejsza z tym. Jestem zmęczony, do połowy głodny, do połowy napity i przede wszystkim jestem goły, nie? Jestem goły, idę w samych nachach, a co? Jestem w samych nachach, ale to nie ma znaczenia, bo idziemy, moi drodzy, już teraz idziemy do Blackrock, wracamy do naszego Matiasa, więc dla pewności wolałem się rozebrać, żeby mi znowu się nie okazało, że coś oni mi tam zabiorą, nie? No, biegać nie mogę, na bosaka, a mam skarpetki? Skarpetek też chyba nawet nie mam, co? A nie mam, a po co mi skarpetki? Po wyspie nie można, no ale pozyskać złom ołowiany. A z ołowiu się tam robiło chyba pociski czy coś takiego, nie? Ale dobra, idźmy do tego Matiasa. Hello, siemanko. So, pilot, did you finish the job? I found the detonators. Well, I guess the warden was telling the truth after all. Now what? Now, we blow a hole in the wall. But first, let's you and I have a little chat. Hey, Mathis. I did everything you asked. Oh, I know, pilot. You've been a good dog. But every dog has its day. Whoa. Wait, fellas. Do dziury, do budy. Jak na psa przypadło. Rozdział 4. Doner. Doner to kebab, nie? Wymyślisz. So, here we are again. Yeah. We have to stop meeting like this. Me tied to a chair, you acting crazy.
The problem I have, pilot, is that you keep lying to me. I don't know what you mean. You see, that's exactly the kind of thing that pisses me off! First, you pretend not to know anything about the case. I really don't. Then, you go around behind my back, purposely trying to mess up my plans with an accomplice. Mathis, I... Shut your mouth! All I hear are lies. I know everything. Naczelnika wywieźli. O kurde. You monster. He didn't do anything. I know. He was so innocent. Just one of the good guys. But he sang like a bird when we laid into him. He couldn't give you and your friend up quickly enough. I know about your pathetic activities to slow me down, Mackenzie. He makes me laugh because the only reason I kept you alive was I thought you could fly us out of here, back to the mainland. But I'm starting to understand that here, we can be kings. Back there is nothing but fire and cold. The old world. My crew and I, we're gonna rule Great Bear. Nobody can stop us. Not you, not your friend, nothing. We aren't going anywhere. So you've outlived your usefulness to me, pilot. And when I'm done with you, I'm going after your little helper. Jebutło, cosik. Ale wajcha została. Dobra, wajcha może się przyda. Nie wiem do czego, ale może się przyda. What the hell is going on? Co tu się dzieje dokładnie? Zapisywanie. Mam jeden bandaż, ale dalej jestem goły, nie? Krzesło, tego nie mogę wziąć. Czy mogę zabrać lampę, książkę? Coś u naczelnika? W luksusach to on nie leżał. A mogę podnieść papier gazetowy. To, a czemu lampy nie mogę podnieść? Krzesło? A co mi papier gazetowy? Coś się butło. Coś wali. Co tu się stanęło? What happened? The detonators. They blew too early. Something happened. The guys fucked it up. You assholes! No to mamy kłopoty. Solitary? Chyba. They're clearing the rubble. Can't see shit for all the smoke right now. There's fire. Everywhere. Houston, mamy problem. I suppose you're pleased with yourself. You'd better hope nothing's happened to my... Greetings, convict assholes. This is your friendly neighborhood prison hacker checking in to say... It's lockdown time. Mackenzie! I am going to destroy... Everything you love. Mac, whatever you're gonna do, you better do it soon. The warden's office. Hard case. You don't want to turn the camera over. Ryzyko uduszenia się. Jakie ryzyko uduszenia się? Otwórz drzwi, chłopie. Same książki.
Chodźmy tu na wierzch powietrza. Ale fajnie, wesoło jest. A gdzie ten polas? Tu się pali, tu się pali. Nie no, musimy poszukać tam w tym. Zdecydowanie musimy przeszukać tu coś. Krzesło. A, tu trzeba wyjść. Dobra, nie mam czasu, trzeba wyjść, chłopie. 52 sekundy. 47. Zatem mamy problem. Możemy wyjść tędy, tędy nie. Dobra, 40 sekund. Łom. Chyba będzie stopa, nie? Coś tak czuję. Dobra, wróćmy z powrotem. Skąd żeś przylazł? Dajcie sekund. Powietrza. Kurde, co teraz? Co teraz? Odetchnijmy, złapmy powietrze i leźmy dalej, nie? Może tędy coś się da jeszcze? Tu coś jest. Tylko tu są drzwi zamknięte. Dobra, nie wiem co mam zrobić. Mam zrobić coś szybko. Nie wiem po co mi te gazety potrzebne. Nie, tędy się nie da. Tędy się nie da, czyli jednak trzeba będzie tam iść. Dokąd mam te ryzyko uduszenia? Dolegliwość, ryzyko uduszenia się. Tu nie ma. To nabierzmy powietrza i ogień. I ogień. Gdzie ja tu wszedłem? Tędy. Tu były zamknięte drzwi. Tu coś musiałem, tu muszę gdzieś znaleźć. Prawo. O kurde, dobra, tędyk. No idź chłopie, bo się o tu ktoś leży. Dobra, nie wiem co mam zrobić, na pewno mam stąd wyjść. 34 sekundy. Jasny gwint. To nie będzie ciekawy. 24, ja już tu nic nie widzę. Będzie zgon. 15. Jest exit. Był exit. 5, 4, 3, 2, 1. Umierasz. Umiera skutek uduszenia. Dobra, wczytajmy ostatni punkt kontrolny 4 minuty temu. Jeszcze raz spróbujmy to. Się gra chyba oszukała, bo nie mam ryzyka uduszenia. Patrzcie, co się stanęło. Ale jaja, widzieliście to? Gra się oszukała. Łom, wezmę. Autentycznie, gra się oszukała. Nie mam ryzyka uduszenia, albo mi się nie pokazuje. Ale na to wychodzi, że nie mam. Więc jebutło jeszcze raz musiało, albo nie wiem o co chodzi. Ale dobra, skoro tak mi mówią, że nie mam, no to nie mam, no to może
Teraz będę miał lepiej. No coś tu jeszcze widział. Teraz tu już nic nie widzę. Zadymione. O, co tu jest? Przeszukaj, patrz, masz myśli? Przeszukamy, dlaczego by nie? Papier. Tu jest wyjście, tu nie ma wyjścia. Tu jest zawalone. Przeszukaj szafkę. Co? No to sobie przeszukamy. Zawsze to coś, nie? O, kurtka jakaś była nawet. Dobra, chyba. Gazety nie, a tu co to jest? Myszka. Ślady puste. Tu kierownik nic nie ma. Tu coś je butło. Ty, ale chyba zorza jest, bo komputery się palą, co? Dobra, tu przeszukane, tu przeszukane, tu przeszukane. I tu, tam nie mam czego szukać. Otwórz lodówkę. A w lodówce, moi drodzy, coś widział, to by było super. W lodówce nic, ale za to mamy kupę papierów. Thank goodness. Tak jest. Mapy się przyda. Kawy, nie wiem, niespecjalnie. No i co dalej? Tu byłem? Tu byłem. Byłem. I tu jest wyjście. Ichu. No to bym chyba na oddechu bym chyba. Gdzie jestem? Drzwi zablokowane, dobra. Ej, mamy zorze jak nic. Dobra, tu sobie przeszukajmy. Chipsy. To z papierów? Nie wiem, że ja potrzebuję to, ale... Ale jak już jest. Tu jakaś teczka. Książki się przydadzą na opał. Co tam w tych szafkach oni chowają? Może coś dobrego? Chyba nie. Dobra, książki to na opał będą, nie? Zawsze można wyrzucić, to tu nie stanowi żadnej nam przeszkody. No, ale trzeba przeszukać, żeby wiedzieć, na czym stoimy. O, na początku wspomniałem o tych krzesłach, proszę bardzo. Nie mamy piły, ale gdybyśmy mieli piłę, no to z tego jesteśmy w stanie odzyskać jeszcze dwie szmatki, nie? Więc jakby komuś brakowało, czy coś, to wiecie, gdzie tego szukać. Dobra, czy my mamy jakieś notatki? Tu było przeszukane, tu było przeszukane, tu było przeszukane. Teraz tak, tu mamy biuro, jest kasetka. A my... A, tędy weszliśmy. Są drzwi zamknięte. Teraz pytanie, czy ja wejdę? Przeszukaj biuro naczelnika najpierw, dobra. Czyli tak, tędy żeśmy weszli. Teraz będzie telefon dzwonił. Dobra, zaraz, tam do
kawa, żarcie, może w koszu coś jeszcze. O, i herbatka nawet. Herbatka. Kosz przeszukany, dobra, tom to tom. Książka. Baseballa nie mogę wziąć. Lelenia też nie mogę wziąć. Tu za drzwiami coś jest? Nie ma. Dyskietki. Książki. Radio nie działa, ale zorza jest. Patrzcie. Tam coś się budło, tam coś... Kurde, czy ja będę mógł wyjść po swoje graty? Oto jest pytanie. O, cieplane buty. Dobra. Dołóżmy te drugie buty. Chłop. Zawsze już to cieplej. O, tu jest szmatka jeszcze. Antybiotyki weźmiemy. Nie wiem po co, ale weźmiemy. W lodówce może jakieś coś, kawałek? Hope I can still eat this. O, jeszcze pudełko jest, super. Surowy króliczek i już śmierdzę. Pojemnik pusty. O, proszę jakiś pstrąg, proszę jakiś, co to ma być, nie wiem co to. Łóżko, mamy tu łóżko, mamy szmatkę. To już zapewne tutaj nie wrócę, to... Pistolety, weź wszystko od razu. Jak nasze statystyki, pewnie są dobre. Tu. Mamy telefon. Mamy książkę. Ale mamy jeszcze dużo szuflad do przeszukania. No proszę bardzo. Gdyby nie było. Wonder if this is any good to eat. A, podjada tutaj dziadek. Naczelnik skurkowany sobie tutaj. Okej, dobra. Jak ja teraz dojdę tam, jak to wszystko płonie? A ja tam muszę być, aż tam. No dobra, dajmy tą kasetkę. So much trouble. O, jeszcze jest telefon dzwoni, dobra. Hello, Jace. Jace? Tak? Jace? Jace? I'm here. You made it to the warden's office. Jacek. Good. You better get what you need and get the hell out of there, quick. Mm-hmm. Did you cause that explosion? I might have nudged it a bit, but mostly those idiot convicts did it to themselves. The PA in lockdown, however, that was all me. I have the case. Okay, hang on a sec. Okay, here we are, warden's office. Okay, so, end of the hallway you just came out of. Take it. You'll end up on the roof. Cross over the building and you'll find a fire escape thingy. Come down there, and you should recognize where you are. I'll meet you at the power plant. I can see lights in the prison yard. Fire. You'd better hurry. The whole security system has gone haywire, and I have no idea how long the lockdown will last. Mathis and Donner could be after you in a minute. Go. Go. Dobra, Jacek. Go. Na końcu korytarza. W końcu korytarza, w którym wyszedł. Kurde, robi się ciekawie. Droga pożarowa, gdzie jest droga pożarowa? Tu jest droga pożarowa. Jace said over, then down. Don't let him slip through! Don't let him slip through! Find him! Kurczę, ale oni mnie stresują. Oni są za drzwiami. Dobra, krzyczą na mnie. Coś się jara. Can't go that way. Tu też nie, tu ktoś siedzi. Deska, na co mi deska? Co mi z tą deską? A, deska.
Dobra, i co dalej? Can you see him? Widać go, nie widać. Nic nie widać, weźcie. Tu coś jest. Tędy nie wejdę. Do you see him? Nikt mnie nie widzi, bujać się. Shine it over there! Nie wejdę. Oni świecą mocno przy murku. Przy murku świecą, ale tu mi nie świecą. Pierdyka. Gdzie jest wejście bądź wyjście, bo już teraz... A co ja mam? Aha, to ja nie mam nic oprócz butów i kurtów, nie? Nie wejdę. Nie wejdę. Tu leży mój defofil. Dobra, oni mnie nie widzą na razie, całe szczęście. Nikt mnie nie widzi, daj tam mnie święty spokój, przestańcie drzeć te japy, nie? Użyj latarki? No to oni chyba do siebie mówili, co? O kurze! Tutaj sobie trochę też narobiłem gratów, jak możecie zauważyć. Proszę bardzo. Oni gdzieś tu chodzą, nie? Tu mają jakieś skóry. Ty, on gdzieś tu blisko jest, czy nie? Czy oni tam krzyczą z dachu? Nie wiem, co oni robią. O kurde, wiem, co robią. Strzelają. Skurkowany. If you let him get away, move the light. Oni idą za mną, nie? Where's the light? Tam jest, na górze. If you let him get away, bla 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 bla, pogadaj do Joli. My się tu przeciśniemy teraz. Nie mam mnie na dziedzinie. O kurde! Znowu nie dojdę? A ja muszę wrócić po swoje ten. Po swoje graty. Bez gratów nie idę. Nie ma bata. Nie ma bata. Nie wracam bez gratów. Ja. Chyba, że tam było wejście. Ale nie, no wejście tam. Kurde. If you let him get away. Czy mogę światło może zestrzelić? Move the light. He's in the dark. Kurde. Dzienny nie puszczą mnie. Czy jest jakieś inne wejście? Chyba, że naokoło sobie przebiegnę jeszcze, nie? Ja muszę iść po swoje graty, nie mam bata. Ale to będzie też nieciekawie. Mnie tu nic nie dopadnie. Czy ja w ogóle tędy gdzieś będę mógł przejść? Chyba nie.
czyli musiałbym iść do elektrowni, moi drodzy. Tylko ja mam pełno gratów w tym zostawiłem. I co teraz? Jest jeszcze jedna opcja, obejść dookoła mnie. Tylko ciekawe, czy ja tam będę mógł przejść, nie? Dobra, można spróbować. Mam nadzieję, że nie... Dobra, no wiem, że ryzyko odmrożeń. Ile to ja wiem? Bym wiedział, że to tak będzie. Tu tędyk też nie przejdę. Tu moje dwa zdechlaki leżą. Szedłem goły i teraz goły pójdę. O, tu trzeci zdechlak leży? A tego to nie widziałem. Nie pamiętam, żebym go tam kiedyś utłukł. Skurkowańce. A jest szansa, że ja się tu przedostanę, jak się schowam. Tyle mam tu tego wszystkiego, nie? Tu jeszcze... Nie, tu nie mam. Coś tu gdzieś zostawiałem? Oni mnie zatłuką, nie? Bo to chodzi o to, żebym doszedł tu do tego, nie? Doszedł tu do tych kanałów moich. Chodzi o to, żebym doszedł do tych kanałów. Dobra, ja wiem, co zrobię. Zapiszę sobie. Co zapisałem, nie? Dobrze, że zapisałem. Ale to nic. Może jakoś... Bo jak podejdę bliżej, to te światła tu ten, nie? On tam świeci. Biją mnie, nie? Biją mnie. Kurde, no trafił mnie. Jak on mógł nie trafić? Pierdykam. No to chyba na to wychodzi, że będę chodził goły, nie? No to... Na to chyba wychodzi, że to tak nie będzie działało, nie? Tyle broni, tyle wszystkiego zostało. Dobra, to w takim razie trzeba zrobić inaczej. W takim razie trzeba zrobić inaczej, moi drodzy. Skóra, co my tu mamy? Dobra, tu. Cicho tam. Ile ja mam wagi? 15 kilo. Mamy dwie szmatki. 6 zapałek za mało. To wyrzucę, bo mi niepotrzebne. 4 podpałki. Trochę żarcia mamy. Łom. Dobra, to jeszcze może jednego wungla. Teraz drewniane zapałki. 12, 7, 8. Move the light! Uwaga. Dobra, dawaj węgla.
Książkę, drewno i ze dwa patyki. No i teraz pytanie. Czy ja tam wejdę, czy nie wejdę? Tu wlazłem. Ale to kurde, no to jeszcze tak to nie chodziłem, nie? Kurde, a ja z elektrowni wszystko przyniosłem, nie? A ja z elektrowni wszystko tu pozwiedzałem, te kanały, te tunele, to wszystko. I stąd wszystko pozabierałem. I śpiwory, nie śpiwory i wszystko, nie? Kurde, źle zrobiłem. Ale już trudno. Wszystko, całe towary, wszystkie szafki. No wszystko zabrałem. No kurde, wszystko, nie? A zapalmy lampy, niech mają jasno. No wszystko, kurde, wszystko. Tam nie przejdę, bo mnie prądy zjedzą. Albo zgaśmy, żeby nie widzieli, gdzie ja idę. Zresztą ja też niewiele co widzę. O, do duszenia się. Weź, no idź szybciej, kurde. Stań z tych kolan, chłopie. Wejście, jeszcze się okaże, że tu nie ma wejścia, że ja nie tędy pobiegłem, to będą jaja, nie? A na pewno tak jest. Nie w tym kierunku polazłem, dobra. To już po mnie. To już po mnie, moi. A może i nie do końca po mnie. Gdzie ja mam iść? Tu były prądy. O, patrzcie, puste szafki, nie? Nie wiem, gdzie ja mam iść, kurde. Tu? To tam. Biegnij, kurde. Wyleczono, ole fart. Ole fart. A ja miałem tyle dobroci narobione. Mówię, tyle wszystkiego, pięknie, cudownie po amerykańsku. Dobra, to są prądy i co teraz? Pewnie nie je butło. No nic, będziemy tworzyć od zera, nie? A mogłem sobie zrobić bazę, gdzie mogłem sobie zrobić bazę? Mogłem sobie zrobić, chociaż tu coś jest w stacji, trochę coś tam mam. Jestem zły, jak nie wiem co. No ale dobra, trudno. Takie życie. Takie życie. A tymi drzwiami nie wchodziłem, bo było zamknięte jeszcze. Nie. Hello. Jacek. Hi. Jacek. Relax, Mac. It's me, Jace. Right. Well, you okay? Yeah, I'm okay. Thanks for your help back there. Thanks for yours. That was one hell of an explosion, huh? No raczej. Yeah. I'm trying to figure out what happened there. Well, I might have just had a little bit to do with that. You should have seen Mathis's face. That guy had it coming to him. Nie chcę przerywać, ale mi zino w jajka. Muszę poszukać kalesonów jakichś. See what was going on? Hacked into the security cameras across the prison.
That's how I was able to keep an eye on you and the rest of it. Well, what now? Yeah, I mean, this is as far as my plan went. You have any ideas? We have to get to Atwood. I still don't get it, but yeah, we do. I'm worried about her. With all this going on, she's fragile. Okay. Well... Shit! They found us. That was faster than I expected. Okay, well, you have the blueprints, right? How do we get out of here? I don't know. This was the extent of my plan, Mackenzie. Isn't this prison escape gig more your thing? There has to be another way out. Shit! Trapped! This is not how I thought this would end. And things were just starting to look up. Okay, whatever happens. Siemanko. You're like a bad penny, Mackenzie. I've been called worse. You know, it's amazing to me that a smartass like you has made it this far. Like I've always told you, you have no idea how stubborn I am. It's too bad being stubborn isn't the same as being smart. And this must be the fly in the ointment. A girl, no less. This is the end of the line for you and your friend, Pilot. I'm not afraid of you, asshole. I've been fighting guys like you all my damn life. Well, today, you lose. In more ways than one, girl. Mathis. What is Donna, it? The explosion. He's hurt bad. This wouldn't have happened if not for you. You've been a pain in my ass for too long, Pilot. It's time for the bad penny to pay the ultimate price. But first, you can watch me deal with the girl. Good. I like them to struggle before they die. Siekiera na bezbronnego, ty dziadzie. Yes! That's what I like to see, Mackenzie. A little fight! A little will to live! I knew you had it in you! Mathis! Mathis! He's dying. Donner is dying. O, to chodziło. Skopa mu, dowody go. Tego mieliśmy utopić, a nie się utopić. Jacek, żyjesz? Żyje Jacek. I wasn't expecting that. Seemed like a good idea at the time. Looks like Black Rock's on fire. Huh? So, you're not Jacek? Looks warm. First time I've missed the place. Hey, hang in there. I'll get a fire going. You'll be warm in no time. It's okay.
I'm worried. Up. That is not a good sign, Jace. Just wait. Hang in there. It'll be fine. Everything is gonna be fine. Jacek, wyluzuj. Wyluzuj, będzie dobrze, tak jest. You know, Mathis, they'll just come after us. No raczej, he'll wiemy never stop. Yeah. Neither will we. Co? Myślałem, że już koniec, a jeszcze nie koniec. Łódkę mam. Łódka ze szmatami popłynęła. Ryby. Ej, czyżby to była ta nadmorska, ta jak ona tam... Fabryka? Wielorybów? Another one in the water. But not drowned like the others. Must not be a quarantine breaker then? Is it another one? This one is different. It can't be. Watch it. Might be infected. No, not her. Where is it? Big water. If she doesn't look good. Get her some water, now. Astrid, you came. You said you would, and you did. But where is the case? Where's the cure? Co dalej? I dalej koniec, moi drodzy. Niestety. Czyli w piątym epizodzie dowiemy się, co się stało z Astrid. Dobra, pyk, pyk, pyk. To se przewijmy. Dziękuję wszystkim za oglądanie, moi drodzy, za komentowanie i za wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobało. A jeżeli tak, to fajnie. Jeżeli nie, to też... fajnie. I tyle. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie. Hej, hej.